Elo. Śniło mi się, że zaspałem na streama. Śniło mi się, że leżałem u siebie na kanapie w Gdańsku. Się położyłem na chwilę na kanapie i oglądałem co grę o Tron. I potem wstałem, mój telefon zmienił język na chiński, nie wiem czemu. Się przestawiła godzina jakoś i nie wiedziałem, która godzina jest. Myślałem, że jest jakaś 14 coś. Potem moja mama wróciła do domu i powiedziała, że jest 19. I, no. I zaspałem na streama. I śniło mi się, że przestawiam budzik na 14.45, jak ja chciałem zrobić. Potem mnie obudził budzik o 14.30 i się okazało, że w śnie przestawiłem, a nie naprawdę. Musiałem znowu przestawić. Szybko ten sen znaczy, ale chyba, że co, zaspałem do roboty. Spójrz się do pracy, bo zaspałeś, to znaczy, że masz zbyt wielkie oczekiwania i roszczenia, a za małe umiejętności. Mam zimowe. I pierdolą. No. Co to k***a jest? Tak wygląda gaming właśnie dzisiaj. Kaktus. Czy nie coś? Nie. Wydałem całą kasę na kompa teraz, nie mam na skrzynki. Ale kusi mnie, no. Jak zobaczyłem, że z tej skrzynki można tego karabita dropnąć, to bym chętnie sobie otworzył, ale nie, no kurde, nie. No ale kusi mnie, kurde, czuję się naprawdę. Zdropnę tego karambita, wleci mi kosa z tamtej skrzynki, to nie ten karambit. Kaktus! Jak pokazałem te, ile wydałem na Steamie, tam było tak kilka tysięcy tych euro, ale to ja tyle nie wydałem, bo to były te gifty. No ale mój tata to zobaczył i potem dzwonił do mnie, że bym uważał z tym hazardem, nie? Musiałem tłumaczyć, że to aż tyle nie wydałem. No ale czego ty nie rozumiesz, ze z tych 15k na skrzynki dropniesz kosy warte ze 100k lol. Dzięki, też mam takie przeczucie, ale no niestety nie będę teraz próbował. Pelna degeneracja, bierz kredyt, kręć, otwieraj skrzynki, zaczynajcie, kokaina, no. Koska i rękawiczki wpadną szybciej niż myślisz, kończa się klucze. Dobieraj kolejne 10k kredytu. Zbranie kredytu na skrzynki to jest kolejny koniec, nie wiem, wolę wziąć ten kredyt, postać na czerwony na przykład. Ten karambit tak mnie kusi, naprawdę, mi się daje, że on na 100% będzie, no. Nic, kurwa, nie otwieram, nie namówisz mnie. Bez blugie miutki, no dobra, to kurwa, to każdy jest bez blugie miutki, ten, nikt nie ma tego gówna, no. Dobra, możemy otworzyć, ale mało, tylko żeby testować tą nową skrzynkę, no. Teraz pytanie, czy lepiej to sprzedawać, czy lepiej to trzymać? Jak już dropnę dzisiaj, bo kurwa, to będzie tylko drożeć. Właśnie tylko o tym myślę, kurwa, to już niedobrze jest, no. Idziemy do kompa przy otworzy, zacznij, co przyszło. To jest tak, co to jest? Wiem, co to jest? Kurwa, co to? A! A, dobra, to spray, kurwa. Już przynajmniej jakiś alkohol gratis się dostałem. SSD. To jest dysk. Dziwnie wygląda. To nie jest karta. Chłodzenie. Chłodzenie wodne. Tak zwane. To jest jakiś ten... Kurwa, jak to wbijam, żeby to nie rozjebać? Taka, tylko czarna. No, dobrze wygląda. Tyle, więcej nie mam itemów. Nie jest. Dobra, co? A ty kurwa, no musi. Skrzynek nie otwiera chyba, nie? Tam kosa musi tak nagrzana być, ona tak musi dać. Nowy CS. 3 minuty temu. To już ten nowy jest? Wygląda jak CS na shaderach. Naprawdę, wygląda jak kiedy ten. No co mieli zrobić, no? Trochę mi ścina to. Kurwa lagi mają na tym telewizji przecież, no. No wygląda jak next gen do Wiedźmina na przykład. Kurwa, nie, na tym moim kompie jakbym tutaj wbiegł, to bym wybuchnął, kurwa, raz, dwa. No nie wiem, kurwa, tak wszyscy będą na najniższe ustawienia grać. Nawet kiedy jeszcze na 4x3 będą opierdalać, no a tu ray tracing dodają. Nowa era Counter-Strike zaczyna się tego lata. Dynamiczny dym, to zmienia wszystko. Ty, kurwa. Fajnie ten te smoki wyglądają. Wygląda dobrze, ale kurwa, czy... Nie wiem, czy to ma jakieś duże znaczenie. Wygląda dobrze, no. Jak mówiłem wcześniej, no nikt nie będzie grał na wysokich ustawieniach. O kurwa, ale łazienki wypolerowali, pa! Bo to jest takie matowe wszystko, a tu pa, tu. To pa, tu, jak coś się świeci, nawet jakoś światła nie ma, pa! Flashbang. Ja się z flashem myślę, co zmienią. Inny efekt flasha będzie czy coś. Wasze przymioty w nowym świetle. O! Zabierzecie ze sobą cały swój jaki płynek CSGO do CS2. Dobra, kurwa, ale mój Blue Gaming będzie się świecił. Efekt otoczenia, kurwa, ale mołotów. Dobra, to będzie tak palić kompa, przecież patrz na ten płyn w mołotowie. To jeszcze nie koniec. No to na co nie, coś tam, coś tam, coś tam. Już za kilka miesięcy zdradzimy wam wszystkie szczegóły CS2. Dobra. W pierwszych 20 skrzynkach będzie. I potem już kurwa, już nawet nie otwieram reszty.
No proszę, daj mi kurwa, trochę szczęścia no, w tym życiu, daj kosę. Od razu, blue game. Nie mam kompletnie farta hazardu, mam zero. Musi kiedyś dać, no. Szansa na kosę w pierwszej szczycie i w ostatniej jest taka sama, kurwa no. Może też na początku. A teraz wracam do CS-a, jest kosa na ekranie. Pa to. Kosa! Kurwa, Jorik. Dobrze, dobra. Idziemy do góry. No chuj, ja to otwieram, kurwa no. Nie, no dobra, to już bejtuje mnie. O, pa, to dobry skin chyba, nie? Kurwa, Star Trek, ale obśrupany. Ja pierdolę, 80 zł tylko. Kurwa, ale jeszcze tego kocha byś dał. Star Trek, cut. Dawaj. No, spokojnie. Dobra, proszę, no, daj już, no. Koniec zabawy, kolejny czerwony przyleciał. Niedobrze też. Dwie trzecie openingu będzie. O! Kurwa no! Dałby chociaż to, no, dałby. Koska. Nie proszę o wiele, no. Dobra, teraz! Patrz, teraz! Leci! O! Kurwa jebana, no, dałbyś! Kantor. Ostatnie. Nie, tragedia. Karambit. Kurwa, no czułem, że to była ta. Czułem, że to ta skrzynka była. To nie była ta. Proszę daj mi. Jedną kosę. Jeden karambit. No proszę, daj. Jakoś kupić obudowę do kompa? Wodne. Takie. Zbieram oferty. A teraz altap, wrócę i będzie kosa. Uuu! Ty! Kurwa, nie jest nówka, przypany. 100 zł. Tylko? Dobra, myślę, że... No, o, dwa czerwone, no musi być kurwa coś, no nie. Dobra, ostatnia, no już kurwa, pewniak, kosa. Dzięki, tego blue demika. Kurwa, no nie ma. Już naprawdę ostatni, jak nie będzie, to chuj. Da się zablokować jakieś konto na Steamie? Teraz wam pokażę, co kupimy za chwilę, pod koniec streama. Kurwa, kupię taki, jeszcze mi kurwa zostanie, dużo. Albo taki. O, ten już bardziej mi pasuje. Jadymy. No, pa, wracamy, karambicik. Ja pierdolę, no i na chuj pisałeś Jorik. Czuję, że ona będzie, czuję, że to jest pewniak. O, ty, trzeba na pasca, fioletowy, w końcu, coś innego. Ja jem, nie będę gasić, zajmował się skrzynkiem stworzyć, no. Chuj, niedobrze. O, kurwa, dałbyś chociaż, no. Kurwa jebana, byś chciał tym. Sorry, baby, sorry. Co ja robię? Pieniędzmi, co? Nie pisz, że inwestuję, bo to nieprawda. Same niebieskie kurwa poleciały, no. Nie no, nie daj nawet luki nic, no. Pierdolę, ostatnie trzy, no. Myślisz, że on o tym nie wie? Dwa! Dobra, ostatnia! Pierdolę, że skrzynki, kurwa no. Pisz to, wszystko niebieskie wyleciało. Nie ma kosy za rogiem, nic nie ma za rogiem, gówno jest za rogiem. Dobra, no ja się mogę sprzedać te kałachy, co mam, no. Wracaj kompa i kupuj. Nie no. Chuj ci ten komputer. To mi przecież tego nie ma. O! Dobra. Kurwa, nie chciałbym Star Trek, faktory nie ubym. Na więcej trzynek mam jeszcze. Dobra, ile mam jeszcze? To sprzedaję tego kołaka. Dobra, już ostatni, no. Dobra, to musi być to. Ostatnia stópka tu jest. Kosa. Tam się zdziwią, kurwa, jak będzie. Za kurwa jebana z tego czerwonego. Dobra, ostatnia. Pierdalam z tego CS-a. No było blisko, naprawdę było blisko. Będzie mój kiedyś. Sorry swoje komentarzy. Ja kiedyś robiłem przegląd, ale mogę zobaczyć. Pierwszy komentarz na YouTubie jest na filmie J. Jokera w 2011 roku. Fajne. Dobra, pamiętaj, że wtedy miałem 10 lat, tak? Ty gówno, lecz wentylator. Trzeba mi kiedyś przegląd, coś mi odjebało tutaj. To musiał być jakiś mem kiedyś.
No bo Jay Joker tak kazał pisać, właśnie giwałaj czy coś. Chcę płytę. Luki tam był? Nie. O jest, kurwa jest, patrz, jest Luki też. To prawdziwy Luki? Obija się tylko oczekiwania normalnego człowieka. Naprawdę jesteś super, pozdrawiam dla mamy, bardzo lubię ten zespół. Dodaliśmy to samo, ja miałem wtedy 10 lat, a ty ile? Tam, to prawdziwy Luki, no. Google Chrome nie jest amulet Mozilla. A, poprawiłem się, kurwa, no. Pytanie. Jak masz na imię? Maciek ma krew Tarzana. Maciek. Co to mogło być? O, co to kurwa? Kamil ma mapę twarz jak banan i kocha żuka. Nie pamiętam, kurwa, o co chodziło. Ja za późno wiem, ale klepa była ładna. O, kurwa! Jest 25, z nim grałem na hardkorze kiedyś. O, to byłem ja, pa, Jakula, tylko na koncie brata grałem, pa. Bo ja! Grałem na koncie brata, bo mi zajebali konto w Minecrafcie. 9-7, no. Lour na szacie? Jest, no, jest Lour, pa, jest. Piękne czasy. Boski Pingwin Seed. O! Patrz! Pasty do Gragasa, Nerwarien. Już pytałem o bolid. Borderlandsy, no, też lubię Borderlandsy. Nerwarien, Gragas na Gragas na topie jest strasznie silny. Gdańsk, tak Gdańsku. Byłem na jednym meetupie, nie pamiętam na jakim. Pamiętam, żeby tam Gimper z Ignacym grali koncert. I poprosiłem Ignacego o zdjęcie. Powiedział, że zaraz przyjdzie gdzieś tam i nie przyszedł. I nie zrobiłem sobie. Poza śnieżna. O, dobra, to też odpowiadałem kiedyś, ale napisałem Rockowi. Wygrał Hearthstone'a, bo nazywał Taunty tankiem. I mi Rock odpisał, FBI. Że niech mnie ktoś zabije, że coś takiego, no. Bo mu ciągle to pisali ludzie, ja też mu napisałem. Coś takiego napisał. Tam to po angielsku, tutaj mi pisali. Rock mi napisał, ale usunął komentarz, no, Rock. Ale pamiętam to jak dziś, napisał to. Już zaczął Izaczek, 2014 rok. Dobry moi kochani, cześć, witajcie, tu znowu Gimper. Chuj oglądałem Izaka. Wszystkie odcinki oglądałem z Izaka Gimpera. A pamiętam to, pa, 7 lajków dostałem. Czym się różni murzyn od serca? Bo serce nie sługa. Ja kurwa, no to mi chodzi, no takie rzeczy gadał na tych filmach kiedyś. O! No pewnie coś napisał głupiego, no. Ale to jest kurwa tępy. O! Gonciarz. Też dużo oglądałem tych vlogów kiedyś. Jest to trochę co innego. Japończycy obchodzą to po swojemu. Fajne były. Co tutaj? Co tutaj się ten? A, dobra. Ale byłem botem jebanym kiedyś. Restauracja? A, to pewnie tego. No, ten. Ziomek. Kilka razy robiłem z tego przepisów, znajdziecie jakieś rzeczy, to takie gówno wychodziło zawsze, nie wiem. No moja wina, że te przepisy były zjebane jakieś. Izak się zaczął. Gdzieś chyba pierwszy raz zacząłem streamy oglądać na Twitchu. Bo tyle gafak, sam ogarnia, o. Streamy same się zaczęły. Pewnie też macie, fajnego by. Co na 17? Janusze Sportu, Ksajo? No. Boże, co za zjeb pierdolony. Byle wypierdalałem z IM. Ja bym go do kosza wypierdolił. Widzicie, każdy taki był kiedyś, no. Rafatus z Radomiski. Rafatus zwalił konia z Marlenką. Rafatus live na żywo, Rafatus. 2016, JD. Fajne były te komentarze kiedyś, no. Znaczy fajne, no kurwa, każdy się uczył internetu i pisał głupoty. Ma problemy psychiczne? MC Doc, tylko w Chinach, ale co? A, doksają. Idę siku, zyby. Dobra, o, UFO może. Na zdjęciach widać jasny punkt na zachmurzonym niebie. Niestety pan Krzysztof nie zdołał sfotografować zmiany balon kształtu ani rozdwojenia. Księżyc, nie no, niby księżyc był gdzie indziej. Przy obiektu. Mówi przed chwilą. W pewnym momencie UFO poczułem mrowienie. Ta Wenus, to Wenus. Nie, to pewnie ruszył aparatem akurat w tym zdjęciu. Film został wykonany 8 lutego 2005 roku. Pokazuje dwa obiekty, dwa metaliczne obiekty, kuliste obiekty. Obiekty te wyglądają tak, jakby przekazywały sobie jakieś wiązki energii. Moim zdaniem, gdyby pan Krzysztof wykonał swoje zdjęcia w dzień, obiekty byłyby podobne właśnie do tych widocznych na tym filmie. Też możesz jakiś balon być po prostu. Są takie balony, co puszczają, nie?
atmosferyczny, czy jakoś tak. Witaj człowieku, ostatnio przelatywałem nad Lublinem i jakiś zjeb z waszej rasy zrobił mi zdjęcie, jak srałem przy otwartych wrotach ze statku. Wiesz może, czy widać mi siurka, ponieważ jako jedyny mam małego z naszej rasy i nie chcę, by się śmiali ze mnie. No chuja było widać. Sorry, małem zimowe. Jest kitu, może chuja było widać, no. Dobra, cwały ten przypadek, UFO. Dobra, Pentagon. Prawdziwe UFO. Jak to nie UFO? Jak to musi być UFO, no? Kurwa, no patrz, patrz. Dobra, UFO istnieje. To już było wyjaśnione, tak? To co to niby jest, co? 5 przerażających nagrań z kościołów. O. Ożywione posągi czy obrazy zazwyczaj kojarzą nam się z bajkami i filmami fantastycznymi. Tymczasem był taki okres, że takich nagrań pojawiało się dość sporo w sieci i staraliśmy się wam je w większości przedstawić na naszym kanale. Tego jednak nagrania raczej wam nie pokazywaliśmy, a z tego co zauważyliśmy, jest raczej mniej popularne, także poza polskim. Nagranie przedstawia posąg Jezusa w kościele, o, wypadło mu oko w ogóle. Co otwiera mi, oczy. Internauci, co ciekawe, głównie twierdzili, jak otwiera oczy, jak mu wypada to oko, że nie może być to cud zesłany przez Boga, a z pewnością sztuczka diabła, który manipuluje ludźmi. Było też kilka komentarzy, że może być to jakiś mechaniczny posąg. A wy co o tym sądzicie? Co? Dwa. Więc co się dzieje z tym okiem? Ktoś to wierzy? Pewnie ktoś wierzy. Klaun nagrany w nawiedzonym kościele. Link do nagrania w opisie. Dobra, czekaj, zachęciłeś mnie. Co sądzicie o tym nagraniu? No te straszne rzeczy zawsze się kombią. Opuszczony, nawiedzony demon klauna w kościele. Kurwa, to jest klaun? Wyglądać jak biskup jakiś po prostu. Normalna szata i zawieszony na jakimś tym. Moja babcia jest satanistką. W jej piwnicy odkryłam. Link do filmiku na ten temat w opisie. Skurwysyny bejtują, no. Już się nie dam. Które no dobra, kurwa, co odkryła w tej piwnicy, no? Więc mówię, ta przemiana Putina to nie to! Skam jebany! Normalnym, wolnym krokiem udałam się na dół. Wiesz? I w salonie zobaczyłam moją babcię ubraną w dziwny czerwony płaszcz. Ale naklejit. Był on odwinięty, także babcia była na dole kompletnie naga. Na ziemi znajdowały się na wpół spalone kwiaty. Bałam się, że ona nie żyje, ale szybko zauważyłam, że oddycha. W jej dłoni znajdował się klucz od piwnicy. Chciałam ją dobudzić, ale po prostu się nie dało. Babcia za nic nie wybudzała się ze snu i wtedy pomyślałam, że jest to najlepszy moment, żeby tam zejść, żeby zobaczyć, co znajduje się w tej piwnicy. Do tej pory tego żałuję. Od samego otwarcia drzwi zobaczyłam na ścianach liczne rysunki twarzy. Wszystkie były przerażające. Miały ostre, spiczaste zęby i odstające uszy. Wszystkie wyglądały strasznie. Na dole w piwnicy za to zobaczyłam mnóstwo wiszących laleczek, wykonanych ze słomy. Wisiały chyba na nic. Włosy. Gdy to zobaczyłam, rzuciłam się do ucieczki. I to dlatego tak bardzo boję się jechać tam. Nie, dobra, to skurwa. Czy nieco roku pojawiają się w kinach. O, od mony materiał. Ukryte w ich ciele. Taka wszyscy opętani w tym kościele. Dobra, nie no. Taka tylko demon tył zapina. Nie wiem, nie mogę tak zresztą poważnie brać. Skita jak babka Diego, no. O. Czemu oni księdza nie atakują? Jakby był opętany, powinien się rzucić na księdza. Chociaż może próbuje teraz, bo on ma shielda jakiegoś. O, pa, pa! Jeden dmuchnięciem go kurwa powalił, patrz! Pa! No, sobie dlatego nie atakują, no. Wielki peton. To udowadnia. Co on robi? To z nagrań, które to udowadnia. Pierdole. Prawda, że w głowie nie mają demona. Oj, zajebał. Nie wiem, tak. Tak, próbował uciec na dole.
Nie, który to był? Ten, pa! Pa, zobaczył go, kopa mu wyjebał. Kurwa, teraz baba sobie zajebał. Nie wiem, o co chodzi. Chyba jakieś opętane foty są. Klaun nagrany w nawiedzonym kościele. Nie, zwierdalaj, widziałem to. Chyba jakiś bark mnie zaczął boleć. Że to nie jest jakiś demon. O kurwa, pa to! O pa, pa! Kurwa, highlighty poka, nie będę oglądał swojego, ale... Do tego bym się obstrał, jakby to zobaczył, nie? Billy, is that you? No. Billy? Jebana. Nie no, kurwa. Bez przesady. Hyvät naiset ja herrat, television katselijat. Dobra, co, dzięki za dzisiaj, papa. Widzimy się... nie wiem kiedy. O, to N-ku.